Cześć wszystkim. Onkofitka również zdecydowała się przejść na rozmowy internetowe, a więc od czasu do czasu na moim kanale zobaczycie również rozmowy, które będą rozmowami nagrywanymi. Co w najbliższym odcinku? Rozmowa z niezwykle merytorycznym gościem, panem Arkadiuszem Spychało, który jest pracownikiem socjalnym w Wielkopolskim Centrum Onkologii. O czym będziemy mówić? Ten odcinek jest długi, dlatego zdecydowałam się go podzielić na trzy części. W pierwszej części powiemy sobie o wszelkich kwestiach związanych z orzekaniem stopnia niepełnosprawności, jak to zrobić, kiedy to zrobić, jakie dokumenty należy zgromadzić, czy przysługuje nam karta parkingowa. Drugi odcinek zadedykujemy tematowi zatrudnienia. A więc jak powiedzieć pracodawcy, że chorujemy, kiedy to zrobić, co nam przysługuje w momencie leczenia z tytułu zatrudnienia. Powiemy też o L4 oraz o świadczeniu rehabilitacyjnym. A trzecia część to z kolei temat kwestii uzdrowiskowych, turnusów rehabilitacyjnych. O tym wszystkim powiemy w ostatnim odcinku. Zapraszam Was serdecznie i mam nadzieję, że te odcinki będą dla Was pomocne. Witam serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest pan Arkadiusz Spychała, pracownik socjalny Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Szczerze się przyznam, że jest to mój debiut, jeżeli chodzi o taką rozmowę online, ale bardzo się cieszę i dziękuję panie Arku, że pan mnie w pewien sposób zmotywował, aby taką rozmowę wreszcie zrobić, bo już szczerze się przyznam, myślałam o tym od jakiegoś czasu, ale gdzieś tam się wahałam i dopiero pan mnie zmotywował i super. Dzięki temu możemy się dzisiaj spotkać i porozmawiać o bardzo obszernym temacie, mam wrażenie, o którym wiele Amazonek, zwłaszcza na początku swojego leczenia, swojej przygody, że tak powiem, z rakiem, nie wie, nie zdaje sobie sprawy, a są to rzeczy, które naprawdę w dużym stopniu mogą nam pomóc. I stąd też pomysł, aby porozmawiać z panem, aby się spotkać i powiedzieć tak naprawdę jakim zakresie pomocy, i tutaj tak nazywam tą pomoc pomocą socjalną, bo tutaj tak naprawdę chodzi o wszelkie ulgi, przywileje, które z tytułu zastanej choroby, diagnozy, gorszego samopoczucia, które wynikają poniekąd właśnie z leczenia, mogą pomóc nam przejść przez tę chorobę po prostu w takiej lepszej kondycji. I już nie przedłużając, zaraz panie Arku oddam panu głos. Jeszcze serdecznie chciałam podziękować za to, że znalazł pan czas, żeby się spotkać. No i co, zacznijmy może panie Arku od początku, bo tak naprawdę zatrzymajmy się na tym etapie, kiedy dopiero co dowiadujemy się my jako Amazonki, że mamy raka. Czy jest już coś na tym etapie, co możemy zrobić, aby w jakiś sposób zabezpieczyć się, czy też ewentualnie swoją pracę, którą do tej pory mamy, aby w jakiś sposób no też zapewnić sobie pewien rodzaj wsparcia? Tak. Pani Lido, przede wszystkim dzień dobry. Zanim odpowiem konkretnie już na Pani pytanie, bardzo dziękuję za zaproszenie i naprawdę postaram się jak najbardziej rzetelnie odpowiedzieć na wszystkie Pani pytania. Na pewno mówimy tutaj o możliwościach, może tak to ujmę, możliwości i pomoc w sytuacji kryzysowej, która się nam pojawiła. Tak naprawdę wiele zależy od tego, jaki jest nasz status obecnie w chwili, gdy zachorowaliśmy, gdy pojawiła się choroba, pojawiła się diagnoza. O jakim statusie tutaj myślę? Myślę tutaj o statusie takim, czy po pierwsze jesteśmy osobami pracującymi, zatrudnionymi na etat, czy jesteśmy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, własną, jednoosobową, bądź też w spółce, czy też jesteśmy osobami bezrobotnymi, które gdzieś tam te możliwości mają troszeczkę mniejsze niż osoby wcześniej przeze mnie wymienione. Na pewno najważniejsze jest to, że żeby uzyskać status osoby niepełnosprawnej i tutaj bez względu już na warunki, które musimy spełniać. To znaczy, jeden podstawowy warunek, który spełniamy w tym momencie, to jest choroba, która się pojawiła. Mm-hmm.
Mówimy tutaj na razie o zdolności czy niezdolności do pracy. To zostawmy sobie na później. Na razie mówimy o tym, że gdy zachorowaliśmy, ta choroba powoduje u nas ograniczenia w funkcjonowaniu, a zwłaszcza w takich trzech obszarach podstawowych naszego funkcjonowania, które zawsze jest brane pod uwagę przy jakimkolwiek orzecznictwie, czyli przy samodzielności, poruszaniu się w środowisku, czy też prowadzenia gospodarstwa domowego. Czyli mamy te ograniczenia. Choroba, skutki leczenia, skutki choroby, też leczenie, które na nas wpływa. I wtedy, żeby uzyskać status osoby niepełnosprawnej, od tego powinniśmy zacząć. I co nam tym pomoże, uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej? W jaki sposób go uzyskać? Najprostszym rozwiązaniem jest, gdzie nie musimy spełniać żadnych warunków, a jednym podstawowym warunkiem to jest nasz stan zdrowia, to jest uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. I od tego powinniśmy ten wideo zacząć. Czyli gdy zachorujemy i nie myślimy tutaj na razie o jakimś terenowym, czyli gdzie musimy spełniać warunki, to rozpoczynamy od orzeczenia stopnia niepełnosprawności. No właśnie, bo ja też tutaj bardzo dobrze, że Pan Jarku już to nadmienił, natomiast ja też moją intencją też spotkania z Panem nie jest absolutnie namawianie wszystkich, aby teraz chórem występowali o orzeczenie dla nich stopnia niepełnosprawności. Natomiast moim głównym celem jest to, aby dać Amazonkom wiedzę, że są różne możliwości, tak? Bo jak gdyby na początku naszego chorowania, na początku informacji o tym, że jak gdyby zderzenie się z rzeczywistością, że chorujemy, no trudno nam przewidzieć, jak się będziemy czuć, tak? I warto mieć tę wiedzę gdzieś w zanadrzu, bo jeżeli faktycznie okaże się, że ta chemioterapia jest trudnym doświadczeniem, ciężko to przechodzimy, no to fajnie wiedzieć, że właśnie stopień niepełnosprawności jest taką opcją zdecydowanie dla nas. Kiedy, Panie Arku, polecałby Pan, aby się ubiegać o taki stopień, o wydanie takiego stopnia w przypadku naszego leczenia na przykład? Panie Dio, mamy rozpoznanie, tak? Zachorowaliśmy, jest rozpoznanie. Są wyniki badań histopatologicznych potwierdzające to rozpoznanie, zachorowanie w ogóle potwierdzające. Rozpoczynamy leczenie. To rozpoczniemy od leczenia chirurgicznego, no to tym bardziej. Czy też rozpoczniemy od terapii. Tematy pewne leczenia pani z nowotworem piersi to jest chemioterapia, leczenie chirurgiczne. Kolejna może być chemioterapia bądź radioterapia, tak? To wszystko zależy od tego, na jakim jesteśmy etapie. Ale gdy jesteśmy na samym początku i choroba już spowodowała u nas ograniczenia, bo zawsze pamiętajmy, mówimy o ograniczeniach, które są skutkiem. I tu już choroba spowodowała u nas ograniczenia, to jest to moment na to, żeby orzekać stopień niepełnosprawności. Jeżeli te ograniczenia nie są jakieś nad wyraz szczególne, tak? Czyli funkcjonujemy, nie wiem, węzy chłonne są oszczędzone przy zabiegu chirurgicznym. Może być to zabieg oszczędzający, tak? Tylko wykonany. Powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze gra jest warta się. Nie zawsze tak należy. Pamiętajmy, że ograniczenia, one będą powodowały to, że będziemy się orzekać. Jeżeli nasza motoryka na ręki naszej jest ograniczona, ta sprawność jest ograniczona, to na ręki przez zabieg operacyjny, tak jak wcześniej wspomniałem, przez usunięcie węzłów chłonnych, no to wtedy oczywiście jest to przyczyna taka, żeby orzekać stopień niepełnosprawności. Tak? Także nie róbmy tego na hura. Nie orzekajmy dokładnie się na hura. Poczekajmy, zobaczmy, jakie ta choroba wprowadza u nas ograniczenia. Czyli choroba, w ogóle leczenie, tak, no skutki uboczne samego leczenia. Pamiętajmy, chemioterapia, te skutki uboczne niektórych osób są po prostu dramatyczne. I to jest ten moment, gdy pojawią się pierwsze ograniczenia. I pewnie, znaczy ja osobiście mówiąc z własnego doświadczenia też o ten stopień niepełnosprawności, ponieważ ja w trakcie leczenia chemioterapią, u mnie ten stopień niepełnosprawności był orzeczony jako znaczny i pamiętam, że też ubiegałam się o ten stopień zaraz na początku, kiedy jeszcze byłam no, w miarę sprawna, jeszcze to było bodajże tuż przed rozpoczęciem chemioterapii albo po pierwszym kursie chemioterapii, więc powiedzmy, że jeszcze te siły gdzieś tam nagromadzone w organizmie były i łatwiej, zdecydowanie łatwiej było się ubiegać
o ten stopień, bo no, tak mówiąc szczerze, jest trochę zachodu, że tak to nazwę, jeżeli chodzi o chociażby gromadzenie całej dokumentacji związanej z ubieganiem się o stopień. Jeżeli mogę wejść Pani teraz słowo. Tak, jeżeli oczywiście. Sprawności, musimy mieć dokumentację medyczną, czyli argument też w ręku, tak? Medyczny, dokładnie. Medyczny. Ale pamiętajmy, że zapewne będzie Pani chciała później jeszcze nawiązać do tego tak bardziej ściśle, konkretnie do całego procesu orzekania, ale tylko tak pokrótce teraz powiem, że żeby orzec stopień niepełnosprawności, musimy od lekarza, zwłaszcza prowadzącego leczenie, czyli specjalistę, bo ponieważ leczymy się specjalistycznie, to niekoniecznie idźmy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, aczkolwiek nie pomijajmy go, tak? W ogóle w całym procesie. Ale jednak ten lekarz specjalista, który nas leczy, to on moim zdaniem powinien wypisać nam zaświadczenie o stanie zdrowia. I to jest tak, jak Pani zauważyła, Pani, będąc na początku leczenia, lekarz, no on musi też widzieć, jaka jest odpowiedź na leczenie przede wszystkim, tak? Musi zobaczyć, w jakim kierunku to leczenie nasze postępuje i wtedy będzie mógł też rzeczywiście dobrze opisać nasz stan zdrowia w tym zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia. Gdy jesteśmy na samym początku, gdy rozpoczynamy terapię, jesteśmy pierwszorazowi na chemioterapii na przykład, tak? No to lekarz przede wszystkim co robi? Najpierw badania, żeby nas zakwalifikować do leczenia chemioterapią, jeżeli wyniki mamy dobre, kwalifikuje nas do podania leku, otrzymujemy lek. I tak, jedna chemia, druga, trzecia, tak? Po trzecim kursie gdzieś tam, znowu mamy badania konkretne i wtedy lekarz po diagnostyce, czy to będzie obrazowa, sprawdzająca i też przede wszystkim widzi, w jaki sposób pacjent reaguje na podanie leku, jaka jest odpowiedź na to leczenie, wtedy ma to obraz tego leczenia, tak? Czyli już może opisać, w jaki sposób to leczenie jest prowadzone i to zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia rzeczywiście będzie wtedy dobrze opisanym zaświadczeniem. Rumkofitka, litka. No to Pani Arku, powiedzmy jeszcze trochę o właśnie tych uprawnieniach, ulgach, które nadaje nam poniekąd stopień niepełnosprawności. Jak to się wiąże właściwie z tą naszą chorobą? Wszystko zależy od tego, jak mamy orzeczony stopień niepełnosprawności. To już w takim razie jesteśmy w tym obszarze, w tej tematyce, porozmawiajmy o orzecznictwie pozarentowym. Prawidłowo powinno o tym mówić, tak? Dlaczego pozarentowym? Bo nie jest związane z orzecznictwem związanym z ZUS-em czy też KRUS-em. I tak jak na początku naszej rozmowy wspomniałem, podstawowym warunkiem orzekania się jest stan zdrowia, nie okresy składkowe, nie składkowe staż pracy. W każdym razie, żeby orzec stopień niepełnosprawności, musimy wypełnić wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wniosek, gdzie wnioskujemy o orzeczenie stopnia niepełnosprawności i do jakich celów. Tam mamy wiele punktów w tym wniosku, zazwyczaj jest ich około 10-11 punktów, w zależności od Powiatowego Zespołu, ponieważ rozporządzenie mówi wyraźnie, co ma być we wniosku napisane, Powiatowe Zespoły robią sobie grafikę własną. W każdym razie musimy zaznaczyć, jakich celów, opisać wszystko i załączyć zaświadczenie właśnie o stanie zdrowia, dokumentację medyczną. W okresie pandemii, która teraz jest, bardzo często trzeba załączyć kwestionariusz społeczno-zawodowy, to się tak nazywa, oraz też oświadczenie o miejscu naszego pobytu, jeżeli jest to miejsce pobytu inne niż miejsce zameldowania. Ponieważ mamy czas pandemii, chociaż od 16 maja mamy czas, okres zagrożenia epidemicznego, nie czas pandemii. W każdym razie zespoły orzekają zaocznie, czyli bez naszego udziału. Przedstawiamy, do tego załączamy całą dokumentację medyczną i powiatowy zespół orzeka. Lekarz powiatowego zespołu orzeka na stopień niepełnosprawności. Stopień lekki jest stopniem najniższym. Tutaj uprawnienia, jakie otrzymujemy, ulgi, powiem tak bardzo ogólnie, tak? Jest odliczenie, możliwość odliczenia od dochodu i praktycznie to wszystko, to jest stopień lekki. Jaka jest kwota, możemy przypomnieć, tego odliczenia od podatku? To zależy, co odliczamy. Jeżeli odliczamy koszty dojazdu na leczenie i rehabilitację, proszę wziąć pod uwagę to, co mówię, czyli leczenie i rehabilitację. Leczenie w trybie ambulatoryjnym chemioterapią, leczenie w trybie ambulatoryjnym radioterapią, bo musimy dojechać. Tak. Leczenie w trybie, rehabilitacja, zazwyczaj w trybie ambulatoryjnym, czyli to jest ta dzienna rehabilitacja, tak? Na którą musimy codziennie przyjechać, nie w trybie stacjonarnym, czyli nie gdy przebywamy, chociaż tam też musimy przyjechać, możemy, jeżeli jedziemy gdzieś daleko, możemy odliczyć sobie koszt tego dojazdu.
W każdym razie to wykorzystanie samochodu prywatnego na dojazd, na leczenie bądź rehabilitację to jest kwota 2280 zł i to jest odliczenie od dochodu, nie od podatku, czyli 19%, gdzieś tak mniej więcej z tej kwoty otrzymujemy do kieszeni, około tam kilka ponad 400 zł wychodzi, 430 bodajże. Jeszcze mam jedno pytanie dotyczące tego, jak dokumentujemy te nasze wydatki, czy powinniśmy... Ustawodawca założył udokumentowania wydatków, jeżeli chodzi o dojazd. Nie musimy brać faktur za paliwo. Ustawodawca stwierdził, że każdy naczelnik Urzędu Skarbowego, gdy odliczamy tą ulgę, ma prawo wezwać do nas w przeciągu 5 lat od daty złożenia rozliczenia podatkowego na kontrolę. I wtedy może na przykład zażądać i powiedzieć, pan jest Pychała, a pan w tym roku rozliczył ulgę związaną z dojazdem na leczenie i rehabilitację. To proszę mi pokazać, czy ma pan jakieś dokumenty poświadczające, że w tym roku pan przebywał na tym leczeniu bądź rehabilitacji. A ja mówię tak, bo mam wypisy z chemioterapii, miałem ileś tam kursów, tak? Powiedzmy, nie wiem, 15, 20 kursów. Dojeżdżałem codziennie na radioterapię, bo jeszcze w tym samym roku miałem radioterapię. Była to radioterapia w trybie ambulatoryjnym, ale musiałem na nią dojechać. Mam wypis przedstawiający i mówiący, że od do leczyłem się radioterapią. Oczywiście, że tak. Dojeżdżałem na rehabilitację, bo musiała być rehabilitacja prowadzona w trybie ambulatoryjnym, ponieważ nie mam aż tak daleko, więc mogłem codziennie dojeżdżać. Mamy wypis z tej rehabilitacji. I to są te dokumenty, które przedstawiamy, jeżeli chodzi o tą ulgę. Tak było, tak jak powiedział ustawodawca, tak. Tutaj nie przewidział udokumentowania jakiegoś szczególnego w postaci faktur za paliwo. No dlatego powiedzmy sobie szczerze, że moglibyśmy jakikolwiek faktury sobie zbierać od całej rodziny, która gdzieś jeździ. No tak. No. Myślę, że poziom kreatywności naszego narodu jest dosyć duży, więc na pewno byśmy coś wymyślili. Jeżeli chodzi teraz o kolejną ulgę, czyli na przykład odliczenie leków od zakup lekarstw, leków specjalistycznych na receptę. I wtedy rzeczywiście powyżej 100 zł miesięcznie, bo to już jest ulga nielimitowana. Pierwsza ulga była ulgą limitowaną, czyli mieliśmy ten górny pułap odliczenia 2280. Tutaj mamy tylko dolny pułap, czyli musimy mieć faktury imienne na siebie, gdy odliczamy zakup leków na leczenie. Czyli powyżej 100 zł miesięcznie. Czyli jak widzicie Państwo, jest ten pułap dolny. Wszystko, co powyżej odliczymy, otrzymujemy zwrot wtedy od dochodu, bo to jest ulga kolejna od dochodu, odliczenia od dochodu. I tutaj już musimy faktury zbierać. Także takie dwie podstawowe ulgi i praktycznie przy stopniu lekkim to są jedyne ulgi, które występują. Później mamy kolejny stopień, czyli stopień umiarkowany. I tutaj już dochodzą nam ulgi pracownicze do tych ulg, które powiedziałem wcześniej. Czyli możemy do pracodawcy zwrócić się o zmniejszenie ilości godzin z 8 do 7. Proszę pamiętać, w ramach całego etatu pracodawca nie może umniejszyć wynagrodzenia z tego tytułu. Tak? To jest bardzo ważne dla wszystkich, żeby wszyscy pamiętali. Jest to ulga zmniejszająca liczbę godzin, ale w ramach całego etatu. Także a nie czy to... etat, tylko dlatego, że godzinę traci, że godzinę my zyskujemy jako pracownicy. To jest ważna uwaga. A czy to też nie jest związane z jakimś czasem przepracowania? Bo tak coś mi się przypomina. Nie? To kolejna ulga, gdzie możemy tutaj wnioskować o dodatkowy urlop rehabilitacyjny. A, dokładnie. Urlopu wypoczynkowego jest to dodatkowe 10 dni. Czyli powiedzmy, jak ktoś ma pełen wymiar urlopu wypoczynkowego 26 dni, to zwiększa mu się ten wymiar do 36 dni. Ale tu musimy przepracować już cały rok, żeby tą ulgę nabyć jako osoba niepełnosprawna. No i mamy stopień znaczny, ten najwyższy, to jest, można powiedzieć, w orzecznictwie podręcznikowym odpowiednik starej pierwszej grupy, tak. Gdzie mamy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, wypłacanego nam przez gminę, i ulgi komunikacyjne tutaj dochodzą do tego, czyli we wszystkich miastach w Polsce komunikacją miejską jeździmy za darmo wraz z opiekunem. Proszę pamiętać, że to jest wraz z opiekunem. W przypadku orzeczeń związanych z chorobą onkologiczną opiekun musi być osobą pełnoletnią. To jest też istotne, bo są orzeczenia, gdzie opiekunem może być osoba od 13 roku życia. Ale tu w przypadku orzeczeń z chorobą onkologiczną to opiekun osoba pełnoletnia. Opiekunem jest oczywiście osoba, którą my wskazujemy, nie jest to opiekun nigdy zapisany, tak? Żadnym aktem notarialnym, wyrokiem sądu rodzinnego
czy jakiegokolwiek innego, tylko my wskazujemy naszego opiekuna, czyli na przykład osobę, która z nami aktualnie przebywa, jedzie, jest, nam towarzyszy. Także te ulgi komunikacyjne, jakie one wyglądają? To jest tak, że my jako osoby uprawnione do ulgi przy przejazdach PKP i PKS, bo o komunikacji miejskiej mówiłem, że ona jest darmowa wraz z opiekunem, tak. Ale przy przejazdach PKP bądź PKS-em my jako osoby uprawnione mamy 49% ulgi na przejazdy zwykłe, 37% ulgi na przejazdy pospieszne i uwaga, opiekun ma zawsze 95% ulgi. 95%, czyli płaci 5% ceny biletu. Tak to się kształtuje. I co jeszcze? No jest tam jeszcze szereg innych ulg. Oczywiście pozostają te ulgi rozliczeniowe, ulgi pracownicze, tak? Mając status osoby niepełnosprawnej, ale to mówię, to przejdziemy później, myślę, że do tych tematów związanych z pracą, zatrudnieniem, czy też pracą na własnej działalności gospodarczej. Także na razie tak krótko o tych ulgach, takie one przysługują w tych stopni niepełnosprawności. No tutaj warto jeszcze nadmienić również tę możliwość, w momencie, kiedy mamy orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, możliwość ubiegania się o kartę parkingową. Już bym był ostrożny, ponieważ karta parkingowa jest uprawnieniem jak gdyby dodatkowym do stopnia niepełnosprawności. A co za tym idzie? Od 2014 roku w ogóle bardzo przepisy się zmieniły dotyczące wydawania kart parkingowych. I przede wszystkim karty parkingowe otrzymują osoby, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu. Mm-hmm. Jest symbol 05R, jak ruch, 05R. Taki symbol musi być zapisany wtedy w orzeczeniu. Stopień niepełnosprawności, dokładnie w orzeczeniu. Ale też bardzo często bywa, że gdy jesteśmy podczas chemioterapii i tutaj lekarze orzecznicy jak gdyby bardzo no, są przychylni do tego, żeby podczas tej terapii przyznawać również prawo do karty parkingowej. Także Pani Jędzio, tak bym może się odnieść do tej karty Jasne. Parkingowej w ten sposób, dobrze? Że jest to uprawnienie dodatkowe. Tutaj lekarz, pomimo tego, że mamy stopień znacznej niepełnosprawności, nie zawsze lekarze orzecznicy mogą kartę przyznać parkingową. Ale jeżeli, tak jak powiedziałem, to chemioterapię, bo lekarze orzecznicy wiedzą, w jaki sposób człowiek reaguje na leczenie. No, przyjedziemy na to leczenie, ale gorzej może być czasami, jeżeli mamy wyjść ze szpitala. I to prawda. Już po prostu w nas działa, rozchodzi się po ciele i mamy te skutki uboczne działania tego leku. Także tutaj bardziej bym w tym kierunku patrzył, że jednak jest to takie dodatkowe uprawnienie, i nie zawsze niestety przyznawane, bo wielu pacjentów się na to skarży.